Hejka moi drodzy, witam was 9 grudnia i dzisiaj zaczynamy już 9 vlogmas. Ja słuchajcie, zaraz wychodzę, a gdzie wychodzę, to na tatuaż. Tak, idziemy właśnie zrobić razem z moją mamą mój czwarty tatuaż, tak, czwarty tatuaż, bo mam palmę na kostce, skrzydła tu i samolot tu, czyli czwarty tatuaż, gdzie idziemy robić. Będzie to mój pierwszy napis, więc wiecie, z napisem jest tak, że musi być on bardziej przemyślany, bo jak jakieś symbole można interpretować na różne sposoby, no to napis, tak jak się przeczyta, tak już jest, to jest po prostu jakieś znaczenie ma od razu. Także wydaje mi się, że zrobiłam taki bardzo uniwersalny napis, spokojnie nie będzie to love, albo nie w tym stylu, ale wydaje mi się, że też dość popularny, chociaż nie wiedziałam tego za często, na przykład na Pinterestie albo gdzieś w tym, ale wydaje mi się, że będzie fajny, będzie trochę dotyczył mnie, takiej mojej kariery YouTube'owej, coś w tym stylu takiego, no wiecie o co chodzi. Jeszcze wam pokażę, w co jestem ubrana, a więc mam bluzę z Rip & Dipa, chyba już ją pokazywałam wam z 5 razy na tych vlogmasach, ale ją uwielbiam, to jest moja najlepsza bluza. Dodatkowo do tego mam czarne spodnie ze Stradivariusa, które noszę cały czas. Ja mam 3 pary czarnych spodni ze Stradivariusa i noszę je cały czas. Na vlogmasach chyba nie założyłam nic innego. I do tego torebkę odchylak. I zakładam moją kurtkę, tą niebieską. I wydaje mi się, że to tyle. Wychodzimy. Okej, moi drodzy, a więc ja już wróciłam do domu, jestem po tatuażu. Zaraz wam pokażę, co to jest, bo chyba jeszcze nigdy nie pokazywałam, ani nie mówiłam. I słuchajcie, tak jak mówiłam rano, tym razem jest to napis. I co? I słuchajcie, powiem wam, że jeśli chodzi o samo tatuowanie, to ja dzisiaj byłam w innym studiu niż jakby zawsze byłam. Zawsze byłam u takiego już gościa, który jakby tatuuje całą moją rodzinę. Mojego brata, moją mamę, moją tatę mnie tatuował. Do tej pory wszystkie moje tatuaże były zrobione właśnie przez niego. Ale on się specjalizuje jakby w takich większych tatuażach, w sensie jakichś takich, wiecie, no nigdy nie było jakoś fajne, żeby robić takie mniejsze. I słuchajcie, stwierdziłam, że tym razem pójdę do innego i poszłam w tym razem do Kostatu we Wrocławiu. Dowiedziałam się o nim od Alexis Oli i stwierdziłam, że pojadę tam, bo skoro tutaj jest sprawdzone, Ola nieraz zachwalała, także stwierdziłam, że pojadę. I tak jak mówię, tym razem zrobiłam napis i proszę bardzo, ten tatuaż jest tutaj. Jak widzicie, chciałam zrobić coś, co jakby pasowałoby mi do tych skrzydeł, z racji, że patrzcie, jakby jakie miałam do tej pory tak te tatuaże, to właśnie te skrzydła były, no nie wiem, to jest taka moja koncepcja, one były takie dość jakby, nie wiem, że były takie delikatne, dziewczęce, ale jednak mi tu coś nie pasowało, więc stwierdziłam, że napis na tej ręce będzie super wyglądał. Póki co, jak widzicie, jest dość ciemny, z racji, że jest to świeży tatuaż i po prostu będzie dość ciemny, ale za jakieś 2 tygodnie już powinien być takiego koloru, jaki mam ten tutaj. I napis, który mam, to napis You Got This, co w dosłownym znaczeniu znaczy masz to, ale używa się to też na przykład w takiej formie, załóżmy, nie wiem, to jest takie jakby motywacyjne hasło, które właśnie to jest takie motywacyjne, mnie co motywuje to hasło, z racji, że no mogę to podać na przykład na takim przykładzie, że załóżmy startuje ktoś w jakichś zawodach i załóżmy ktoś może do niej powiedzieć You got this girl, no i wiecie, to jest takie, że dasz radę, masz to, że uda ci się i tak dalej, także to jest takie motywacyjne hasło, które ja na przykład bardzo lubię, bardzo dobrze mi się kojarzy to hasło, także bardzo mi się podoba ten tatuaż i wydaje mi się, że idealnie tutaj pasuje do tych skrzydeł. Jeśli chodzi o cenę, to zapłaciłam za niego 250 zł, w czym 200 zł to w ogóle była zaliczka, także zapłaciłam na miejscu tylko 50 zł. Także wydaje mi się, że to jest taka spoko cena. Samo przygotowanie stanowiska trwało więcej niż robienie tatuażu, z racji, że robienie tatuażu trwało może jakieś 10 minut, nawet może nie, no nie, coś takiego, 10 minut wydaje mi się, że max. Wiecie, to było jedno przejechanie, później poprawienie jakieś takich, żeby było grubsze. No to było dosłownie tyle. Planuję już kolejne, już mam nawet pomysły, ale póki co się wstrzymuję, bo jednak powiem wam, że jestem taką trochę boidupą, jeśli chodzi o tatuaże, bo ja na przykład
ten ból nie jest zły, dla mnie jest do wytrzymania, ale mimo wszystko wolałabym go nie mieć niż mieć. I tyle, tak się prezentuje już mój czwarty tatuaż. No, i co? I to na tyle. I wydaje mi się, że teraz czas otworzyć kalendarz adwentowy. Ogólnie to powiem wam, że dzisiaj jeszcze mam do okulisty, ale mam dopiero na 14.15, jest 11.15, więc mam jeszcze 3 godziny, więc wydaje mi się, że tak za 2 godzinki gdzieś sobie wyjdziemy. Nie do okulisty, czy ja powiedziałam do okulisty? Do ortodonty. Okulista mam w przyszłym tygodniu. Do ortodonty mam z racji, że jadę po kolejne nakładki na zęby. No, ostatnia mi w ogóle pękła i tak mi podrażniła język, że stwierdziłam, że dzisiaj sobie odpuszczę jakby to noszenie i już dzisiaj założę nowe. No i takie są plany na dzisiaj. Swoją drogą miałam dzisiaj iść po okuliście spotkać z dziewczynami, z Kornelią i Kariną, ale powiem wam, że z racji, że wczoraj się źle czułam, tak jak mówiłam wczoraj wam na vlogmasie, że po prostu źle się czułam, bolał mnie brzuch, było mi niedobrze, a dzisiaj jeszcze rano jak się obudziłam, to bolała mnie głowa, to po prostu wolę nie ryzykować i jakby zostać w domu, z racji, że jakbym miała dzisiaj wracać do domu w takim stanie jak wczoraj, po prostu coś mi się działo na żołądku, wydaje mi się, że to był przez stres spowodowany polskim, coś mi się po prostu się działo strasznie na żołądku i dlatego stwierdziłam, że jednak dzisiaj zostanę, a muszę też kilka rzeczy zrobić, więc wydaje mi się, że będzie lepiej. Za to z dziewczynami widzę się na 100% w sobotę, więc tam też troszkę ponagrywam. Szkoda mi trochę, bo jednak obiecałyśmy sobie, że się spotkamy, a ja nagle tak teraz się wymiguję. No ale dziewczyny, jak to oglądacie, to przepraszam was, ale na pewno się jeszcze zobaczymy nieraz. No i zaczniemy właśnie od skarpetek i w skarpetkach otwieramy piąte okienko, czyli to tutaj. Uwaga, uwaga, mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze widać. I jak widać, te tutaj wypadły z dziewiątki, także je wsuwamy do góry. A te są moje. No i mamy! I dzisiaj mamy, uwaga, uwaga, skarpetki z Harry Potterem, czyli z okularami i piorunem. Bardzo ładne. Bardzo mi się podobają. Świeczki już się przyjemniej otwiera. Piąty jest mega duży, bo mamy dzisiaj świeczkę! Wow, ale czad! I jest to świeczka Holiday Magic. Ej, wydaje mi się, że już była. Ona była chyba w pierwszym okienku Holiday Magic. O tak, była na 100%, goździki. Pachnie pięknie goździkami, ale super. I wiecie co, ja bym tak chciała kalendarz, który jest cały w takich świeczkach, ale to on by chyba musiał kosztować miliardy. Teraz lecimy ze słodyczami i pierwszy to jest Kinder. I dzisiaj mamy 9 i będzie to najprawdopodobniej Kinder niespodzianka. Dobra, udało się otworzyć Kinder niespodziankę. I mamy jajo. 9 okienko w Ritter Sporcie mamy tutaj na dole. I dzisiaj jakiś kolor czerwony i jest to, uwaga, uwaga, Mousse au Chocolat. Milka, 9 okienko w Milce. Okej, mamy tutaj w jakimś chomiku prezencik. Tak się prezentuje, dość spora jest ta czekoladka. Toblerone. Dzisiaj mamy zwykłą, tą taką najzwyklejszą. Czas na rituals. Ritual of Samurai. Chłodzący szampon i żel pod prysznic. Czyli to jest jakiś taki wersja sport i do włosów i do ciała. Ale ładnie. Ej, o nie, ładnie, dobra, nie spirytusem, ale ładnie, bardzo pachnie. Jest to kalendarz z Sephory. I 9 okienko dzisiaj jakieś spore. Uwaga, uwaga. To jakaś maseczka z aloesem. Dobra, nie będę tego otwierać, bo możliwe, że nie wiem, komuś oddam albo coś w tym stylu. Ale mamy po prostu maseczkę. Bardzo dzisiaj na śniadanie grzanki z jajkiem sadzonym, szparagami i pomidorkami. Okej, moi drodzy, a więc mamy godzinę pierwszą w nocy. Ja się, słuchajcie, do was nie odzywałam przez ten cały czas od wyjścia do ortodonty z racji, że pojechałam do ortodonty i odebrałam nowe nakładki, które mam aktualnie na zęby. Jest to już jakby taki drugi okres. Pierwszy okres nosiłam jakby 4 nakładki co tydzień. Zmienia się taką nakładkę i teraz mam jakby drugi okres i teraz mam te 4 kolejne nakładki, czyli teraz drugi miesiąc jakby leci. I słuchajcie, powiem wam, że dzisiaj te nakładki to jest jakiś hit. One te zęby mnie tak bolą.
nie dojrzałe. Nie mogę ich jeszcze bardziej jakby tak docisnąć. One jakby tak mi troszkę odstają, z racji, że zęby muszą się do tego dopiero przyzwyczaić. To mnie tak bolą, że po prostu dramat. Ja nie wiem, jak ja się jutro obudzę, to mi umrą te zęby, jak ja zdejmę te nakładki. To będzie jakiś dramat, no ale muszę nosić, bo muszę. Także mogę seple mieć dzisiaj troszkę, z racji, że te nakładki po prostu są jakby takie nowe, świeże. I no. I co? Potem jak wróciłam od ortodonty, to zjadłam. Zjadłam taki makaron, to się chyba nazywało gundi, albo coś takiego, nie mam pojęcia, ale taki makaron ogólnie i było przepyszne. No a potem znowu mnie zaczął boleć brzuch. I powiem wam, że ja nie wiem, co ja mam z tym brzuchem. Zastanawiam się, bo już drugi dzień z rzędu mnie bolał tak mocno brzuch, że nie mogłam wstać. Miałam jechać na korepetycję z matmy, ale po prostu jak wstawałam, to miałam wrażenie, że albo zaraz zmiotuję, albo nie wiem co. Po prostu tak mnie bolał, że się skręcałam z bólu. Ale słuchajcie, robię sobie zawijańca tego, którego wam pokazywałam już wcześniej, bo mi się to bardzo spodobało. O, a jutro w ogóle na vlogmasie będzie coś ciekawego. Także bardzo fajnie. Już się nie mogę w sumie doczekać, aż wam to jakby troszkę poopowiadam. Zaraz ci, że będzie to mini Q&A takie vlogmasowe. Będę wam opowiadać o różnych ciekawych rzeczach, co się ostatnio u mnie działo i tak dalej. I tak dalej, i tak dalej. Także zobaczycie. Czekajcie na jutro, bo dowiecie się różnych ciekawych rzeczy, o których nigdy nie wspominałam. Także zobaczycie. Okej, mam już skończone prawie moje zawijańce i idę spać, bo w ogóle jest pierwsza w nocy, a ja sobie tak po prostu tutaj do was gadam, jakby normalnie, nie wiem, była 14. Ja mojego zawijańca zwijam i lecę spać. Także i co? Widzimy się już jutro. Do zobaczenia i cześć.